My organizujemy co roku zlot polskich pilotek. Z taką inicjatywą wyszła imprezę świętej pamięci Irena Kostka, też pilotka. 18 lat temu. 18 lat temu i w tej chwili dzisiejszy sabat jest sabatem aerosabat, jest 18 aerosabatem. W przyszłym roku będziemy mieć w Krakowie aerosabat. I my się umawiamy i jest to 3-dniowa impreza, podczas której pilotki poznają nasze regiony, prawda? Bo jeździmy po różnych terenach, pokazujemy im piękno naszego regionu, a następnie następnego dnia mamy loty na lotnisku oraz tą główną imprezę, która odbywa się na Górze Szybowcowej w Wieżowie. No i zamknięcie z aerosabatu dokonuje ojciec Dominik, który odprawia mszę za wszystkich pilotów, tych żyjących i tych, którzy już odfrunęli od nas. Dobrze, ja tu zapytam jeszcze panią. Skąd ten pomysł na właśnie taki strój? Znaczy, widział pan czarownicę, która nie jest w stroju służbowym? No tak, my się kryjemy, na co dzień chodzimy ubrane tak jak wszyscy ludzie. Natomiast raz w roku po prostu jesteśmy takie, jak powinnyśmy być, czyli czarownice. No właśnie, a gdzie zamknęłyście swoich partnerów, mężów, dzieci? Drzewa do lasu się nie zabiera. To my tuczymy w klatkach, żeby potem do pieca i schrupać po sabacie. Tak jest. Kosteczki wyrzucamy. A macie swoje jakieś, nie wiem, pseudonimy, imiona takie? Tak. To jest cegła. Bardzo mi miło. Ja jestem, a to jest Świca. Ja jak? Świca. A ja po prostu to jest Marta. Ja nie mam. Jeszcze pani jeszcze nie ma. Nie ma. Tak, ale co ciekawe, co roku jest laszowana miotłą pani, która danego roku będzie latać, czyli nowa pilotka, która się wylaszuje, dostaje klapsa miotłą i musi zrobić oblot naokoło ogniska. I przysięgę składa. Tak, i to jest bardzo ciekawe. Że będzie kochała to latanie nasze, prawda? Tak. I że a dziewczyny latają. Nas się nie wyrzeknie, tylko będzie już wspólnie razem z nami spotyka do końca. Dziewczyny latają na szybowcach. No właśnie, co macie za sprzęt ten latający? Co to jest? Najnowszej... Tradycyjnie miotły. Tradycyjnie miotły. Tak, tak, tak. Mają turbo. Ale to chyba właśnie. A później z zamiłowania do blachy. Na szybowcach, po cichaczu. Tak, tak. Zamiłowanie mają co niektóre do blacha, co niektóre do laminatu. Tak. Też mamy szybowce drewniane, takie jak bociany. Przylatujemy delikatnie. Po cichu. Zapraszamy na sabat dzisiaj o 18 na rynku w Jeleniej Górze. Słuchajcie, zaczarujecie tu Jelenią Górę w jakiś sposób? No już jest zaczarowana. Postaramy się. Będziemy się starać, naprawdę. Tego piękna nie już 9 lat temu też odbył się u nas taki sam sabat. To znaczy taki sam. Można by powiedzieć, Zleciałyśmy się. I było pięknie i wszyscy byli zadowoleni. Oczywiście było spotkanie z panem prezydentem miasta, który nas przepięknie powitał. I liczymy, że w tym roku też będziemy mile witane. Jest to kolejny już aerosabat. Rok rocznie większość pilotek czy większość lotniczek polskich zbiera się na swoich sabatach. Co rok jest to inne miejsce. Po wielu latach wróciły do Jeleniej Góry, dlatego akurat w Jeleniej Górze. Jest to impreza, która ma na celu jakby propagowanie tego, że tak naprawdę pierwsze skrzypce w lotnictwie to należą do kobiet. Wśród nich tutaj możemy zauważyć te, które zdobywały medale Lilienthala, te, które są rekordzistkami świata, rekordzistkami Polski, mistrzyniami Polski. I jest to taka impreza, która łączy wszystkich tych, którzy, dla których, tak jak one tu mówią, latanie jest największym kochaniem. Jeżeli jest wśród was jakiś dżentelmen cnotliwy, zapraszamy do nas. Pamiętajcie, że one są wiecznie miłe.
Obchodzi 50 lat, jak pierwszy raz się odbiła od ziemi i wzniosła w niebo skłony. I dzisiaj powtórzymy tą jej przysięgę. Uroczyście! Być dobrą czarownicą! Być dobrą czarownicą! Ponieważ przestrzeń i szybowanie. Ponieważ przestrzeń i szybowanie. To moje kochanie. To moje kochanie. Odsunąć się tam.